Moi drodzy, intencją tego filmu jest uporządkowanie trochę spraw związanych z wielkościami fizycznymi i ich jednostkami. Bardzo zachęcam Was, żebyście wnikliwie przyjrzeli się tej tabeli, wysłuchawszy najpierw to, o czym chcę Wam opowiedzieć. Generalnie w fizyce mamy do czynienia, czy na fizyce mamy do czynienia z różnymi wielkościami fizycznymi. Te wielkości, relacje między tymi wielkościami opisują wzory, w których te wielkości reprezentowane są przez pewne symbole. No więc mamy tutaj kolumnę wielkości fizycznych, potem takich najczęściej używanych symboli. To jest jak w algebrze, można wybrać sobie dowolny symbol, ale utarło się wybierać pewne określone symbole, no i nie ma co tutaj odkrywać Ameryki po raz drugi, chociaż jeżeli ktoś chce, to może zapisywać każdy sobie wzór w swoich własnych symbolach. No tyle jest to niewygodne, że potem te wzory nie wyglądają podobnie i łatwo się pomylić, więc zachęcam do stosowania tych symboli najbardziej popularnych. Tu jest nazwa jednostki, w której mierzy się daną wielkość fizyczną. No i są trzy jednostki podstawowe układu SI, metr, sekunda i kilogram, które odpowiadają jednostce długości, czasu i masy. Te jednostki mają swoje symbole. No i czasem jest tak, że powtarza się to samo oznaczenie przy symbolu jednostki, które było przy symbolu wielkości fizycznej. Na przykład masę oznaczamy najczęściej przez M, a jednocześnie M jest symbolem jednostki długości metra. No, są też jednostki pochodne, których czasem używamy na lekcji, bo jest nam wygodniej. No i warto o nich pamiętać także. No i jak to wygląda? No jeżeli mamy długość, jednostkę długości, jednostką długości jest metr i symbolem tej jednostki jest M. No co, jakie wielkości fizyczne mają długość? No na przykład droga ma długość. Długość ma także wysokość, głębokość, odległość. Tu wtedy będą inne symbole, na przykład głębokość oznaczamy, albo wysokość słupa wody oznaczamy literką H najczęściej, no ale wszystkie one mierzymy w metrach. No i są jednostki pochodne do mierzenia długości, to jest na przykład centymetr, kilometr albo kilometr, no i to jest, bo mają oznaczenia takie cm i km jak tutaj. Czas. Czas mierzymy w sekundach. Skrótem sekundy, symbolem sekundy jest S, małe. Natomiast symbolem czasu jest T. Czyli T mierzymy w S, można powiedzieć. Czas mierzymy w sekundach. No są jeszcze oczywiście jednostki pochodne, jest ich wiele różnych, albo przynajmniej określenia, które używamy do opisu pewnych odcinków czasu, takie jak minuta, godzina, masa. Jednostką masy jest kilogram. W układzie SI zapisujemy symbol tej jednostki, to jest KG, K małe, G małe. Symbolem wielkości fizycznej jest M. No, ta sama litera M, która tutaj była symbolem jednostki długości. No i ja nic na to nie poradzę. Tak po prostu się utarło. I trzeba z kontekstu rozumieć, będę jeszcze, za chwilę będziemy o tym rozmawiać, czy chodzi o M, które jest symbolem masy? No jeśli występuje we wzorze, to zawsze jest symbolem masy. Jeżeli natomiast rachujemy na jednostkach, no to M wtedy jest symbolem jednostki, czyli symbolem jednostki długości. Przyspieszenie na przykład. To były jednostki podstawowe. Przyspieszenie to jest jednostka, która jest złożona, wielkość fizyczna, która jest złożona z, której jednostka jest złożona z jednostek innych wielkości fizycznych. No, przyspieszenie to jest tempo zmian szybkości albo prędkości w czasie. No więc, ponieważ szybkość mierzymy w metrach na sekundę, no to tempo zmian w czasie szybkości to będzie mierzone w metrach na sekundę do kwadratu. No i wtedy symbolem tej jednostki jest, jednostki przyspieszenia jest m podzielić przez s do kwadratu, taki ułamek, metry na sekundę do kwadratu. To jest jednostka, więc tu to m znaczy metry, a nie
a nie wielkość fizyczną masy. No, gęstość to sporo nam kłopotu sprawia. Gęstość oznaczana najczęściej grecką literką ρ, to nie jest P, to jest ρ w alfabecie greckim i na greckiej klawiaturze. No, gęstość to jest masa podzielić przez objętość, więc mierzymy ją w kilogramach na metr kwadratowy, to, na metr sześcienny w układzie SI. Symbolem jednostki gęstości jest kilogram na metr sześcienny, no ale czasem używamy też na przykład gramów na centymetr sześcienny, no bo gęstość wody to jest w bardzo dobrym przybliżeniu 1 gram na centymetr sześcienny. Więc to jest jednostka, to jest wielkość fizyczna gęstość, a to są jednostki gęstości. No i siła na przykład. Jednostką siły jest Newton. Symbolem tej jednostki jest duże M, N. No i są jednostki pochodne, na przykład kilogram siła. Kilogram siła to jest siła, która jest równa ciężarowi jednego kilograma masy. Nie mówiliśmy o tym, bo nie chciałem wprowadzać zamieszania. No jak mówimy, że coś waży 1 kilogram, to mamy na myśli, że waży 1 kilogram siłę. No i kilogram siła oznacza się podobnie do kilograma masy, ale w ten sposób, że to jest K małe i G duże. No i teraz chciałem zilustrować tę różnicę pomiędzy wzorem, który określa relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi i jednostkami, które wynikają z tego wzoru. Relacje pomiędzy jednostkami, które wynikają z tego wzoru. No, wzór mówi, druga zasada dynamiki, że siła to jest iloczyn masy i przyspieszenia. Tutaj M jest masą, ponieważ mówimy o wzorze. F jest siłą, a A jest przyspieszeniem. No i teraz, jeśli ten wzór ma mieć sens, to podobna relacja, podobna równość musi zachodzić pomiędzy jednostkami, w których mierzymy siłę, mierzymy masę i mierzymy przyspieszenie. A zatem Newton, siłę mierzymy w newtonach, to jest kilogram, bo masę mierzymy w kilogramach, razy metr na sekundę do kwadratu, ponieważ przyspieszenie mierzymy w metrach na sekundę do kwadratu. No i nie ma tutaj jakby wątpliwości, czy to m to jest metr, czy to m to jest symbol masy. Dlatego, że we wzorze to będzie zawsze symbol masy. Natomiast jeżeli będziemy rachowali jednostki, zastanawiali się, jakie jednostki ma iloczyn masy i przyspieszenia, no to przyjdziemy do kilogramów i metrów na sekundę do kwadratu. I tu m będzie znaczyło, będzie oznaczało metr. Mam nadzieję, że to jest jaśniejsze w tej chwili. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście wnikliwie zastanowili się nad tym, co chciałem powiedzieć na tym filmie i przeanalizowali tą tabelkę. Dziękuję bardzo.